zaplanowany porządek dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, stwierdzenie kworum. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z pierwszej sesji Rady Gminy Brzuzew. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Brzuzew do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019-2024. Punkt siódmy, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018. Punkt ósmy, sprawy różne. I punkt dziewiąty, zakończenie obrad drugiej sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Brzuzew. Przechodzimy do punktu drugiego, stwierdzenie kworum, więc proszę o naciśnięcie przycisków. Dobrze, stwierdzam kworum. Na 15 radnych mamy 15 radnych obecnych. Przystępujemy do punktu trzeciego, przyjęcie porządku obrad. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi i zastrzeżenia do porządku obrad dzisiejszej sesji? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji? Proszę o naciśnięcie przycisków i podniesienie ręki. Może ta forma może coś podniesienie? No tak. Tak przyjęty jednogłośnie. Przystępujemy do punktu czwartego, przyjęcie protokołu z pierwszej sesji Rady Gminy Brzuzew. Protokół był wyłożony. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi co do treści zawartych w protokole? Nie widzę, a więc kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z pierwszej sesji Rady Gminy Brzuzew? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Ja sprawdzę system, czy zmieni się, jak zmienię zdanie. Okay. No do końca będzie. Do końca będzie. O, i teraz machniemy inaczej. Czarnego nie ma przycisku. A? Działa. Protokół z dzisiejszej sesji, z ostatniej sesji jest przyjęty. Przystępujemy do punktu piątego dzisiejszej sesji, a więc podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej. Odczytam projekt uchwały i ewentualnie, jeżeli będą jakieś zastrzeżenia, wniesiemy i przegłosujemy. Uchwała Rady Gminy Brzuzew w sprawie powołania komisji doraźnej, komisji statutowej. Rada Gminy Brzuzew uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się doraźną komisję statutową w składzie. Tutaj wymienimy kandydatów. Paragraf drugi. Przedmiotem działania komisji będzie opracowanie nowego statutu gminy Brzuzew pod kątem jego zgodności z obowiązującym prawem. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Brzuzew. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I w krótkim uzasadnieniu, koniecznie
oraz potrzeby dostosowania zapisów w nim zawartych do obowiązujących przepisów prawnych. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Proponuję, aby komisja liczyła 5 osób i w jej skład weszli następujący radni. Pan Maklakiewicz Tomasz Kazimierz, pan Budziński Krzysztof, pan Budziński Jarosław, pan Cieszyński Jan, pan Borkowski Leszek. Czy wyrażają zgodę? Wyrażam. Ja również wyrażam zgodę. Czy wszyscy kandydaci wyrazili zgodę? A więc proponuję przegłosować uchwałę. Jeszcze raz przeczytam treść z osobami wchodzącymi w skład komisji. Więc uchwała Rady Gminy Brzuze w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej. Rada Gminy Brzuze uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się doraźną komisję statutową w składzie. Pan Maklakiewicz Tomasz Kazimierz, pan Krzysztof Budziński, pan Budziński Jarosław, pan Cieszyński Jan i pan Borkowski Leszek. Paragraf drugi. Przedmiotem działania komisji będzie opracowanie nowego statutu gminy Brzuze pod kątem jego zgodności z obowiązującym prawem. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Brzuze. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w treści odczytanej? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Brzuze do Stowarzyszenia Gminy Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019-2024. Odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Brzuze w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Brzuze do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019-2024. Rada Gminy Brzuze uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Upoważnia się następujące osoby do reprezentowania Gminy Brzuze w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019-2024. I tutaj będą kandydaci. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Brzuza. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I w krótkim uzasadnieniu. W związku z tym, że gmina Brzuza należy do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, wyznaczenie przedstawicieli do Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej jest uzasadnione. I tutaj była propozycja, aby przedstawicielami gminy Brzuze byli pan Jan Koprowski i pan Krzysztof Budziński. Czy pan wójt wyraża zgodę na tą działkę? Wyraża. Ja również wyrażam zgodę. Odczytam jeszcze raz kompletny projekt uchwały i przegłosujemy. Uchwała Rady Gminy Brzuze w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Brzuze do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019-2024. Rada Gminy Brzuze uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Upoważnia się następujące osoby do reprezentowania Gminy Brzuze w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019-2024. Koprowski Jan, Budziński Krzysztof. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Brzuze. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w treści odczytanej. Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I przystępujemy do punktu 7 dzisiejszych obrad. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie budżetu na rok 2018. Poproszę Panią Skarbnik o przedstawienie zmian w budżecie na rok 2018. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w uchwale budżetowej na 2018 rok zaproponowanych zostało kilka zmian. I tak, na podstawie decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2018 rok i te zmiany dotyczą pomocy społecznej. Pierwsza z zmian to zmniejszenie o 910 zł dotacji na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Kolejna zmiana to zmniejszenie o 30 000 zł i dotyczy to dotacji na wypłaty zasiłków okresowych. Kolejne zmiany są to zmiany w planie Urzędu Gminy. Dokonuje się przesunięcia kwoty z kwoty między paragrafami w ramach podziału 750-22 Rady Gminy. I ostatnie zaproponowane zmiany dotyczą przesunięć na wniosek Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego do Spraw Oświaty. I tutaj 23 zł jest przesuwane z rozdziału 801-95 pozostała działalność do rozdziału 854-15 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. I wszystkie te przedstawione Państwu zmiany nie miały wpływu na wynik budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby się odnieść tutaj do zaproponowanych zmian? Nie widzę. Odczytam projekt uchwały i przegłosuję. Uchwała Rady Gminy zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. W paragrafie pierwszym ustęp 1 otrzymuje brzmienie. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 23 148 598 zł i 31 groszy. Z tego dochody bieżące w kwocie 21 885 084 zł i 32 groszy. Dochody majątkowe w kwocie 1 263 000 513 zł i 99 groszy. Punkt drugi. Załącznik numer 1 do uchwały określający dochody budżetu otrzymuje brzmienie jak w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. W paragrafie drugim ustęp 1 otrzymuje brzmienie. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 25 539 000 90 zł i 31 groszy. Z tego wydatki bieżące w kwocie 20 735 802 zł i 62 groszy. Wydatki majątkowe w kwocie 4 803 287 zł i 69 groszy. Punkt czwarty. Załącznik numer 2 do uchwały określający wydatki budżetu otrzymuje brzmienie jak w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf
trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP-ie w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. I uzasadnienie przedstawiła nam pani skarbnik. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w treści przedstawionej? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 8. Sprawy różne. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać w tym punkcie głos? Nie widzę, czy pan wójt chciałby w tym punkcie zabrać głos. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Każdy się boi, tak? W takim razie